księżyczka. Nie, jest to bardzo dziwne loty. Cheers for that. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzeg Vlog. Jestem teraz w Los Angeles i jak widzicie po tytule, w końcu będę lecieć długim dystansem w klasie biznes i zobaczymy, jaka jest różnica. Znowu są to polskie linie lotnicze LOT i zobaczymy, czy teraz będzie dużo lepiej, dużo inaczej. Na pewno mamy bardzo dużo bagaży tym razem, ale sprawdziłam, że w klasie biznes na takie długie loty przysługują nam trzy duże bagaże do luku po 32 kg, więc to jest bardzo dużo, prawie 90 kg bagażu i dwa jeszcze takie duże podręczne bagaże, więc ogólnie bardzo dużo. Jeżeli lecicie z dużą ilością bagaży, wracacie skądś, to naprawdę klasa biznes w tym momencie ma bardzo duży sens, bo normalnie płaci się 400 zł za każdy jak gdyby dodatkowy taki duży bagaż. Więc sprawdźmy, jak to będzie wyglądało na lotnisku. Tak wygląda z tej strony, a tak wyglądają nasze bagaże. Mamy jakieś półtorej godziny do lotu. Cieszę się, że właśnie mamy klasę biznes, bo to pomaga, bo jest fast track. Bo ogólnie tutaj jest bardzo duży ruch, jest bardzo dużo ludzi i długo się czeka na kontroli, więc to nam pomaga, nam osobom, które się zwykle spóźniają i jadą na ostatnią chwilę. Jest on, lot business class. W końcu. Przepraszam. Excuse me? I'm coming through too. Taki pan rozrywkowy do kamery mi chciał pomachać. Dywanik, proszę bardzo, business class, Star Alliance Gold. Ja ogólnie zbieram punkty, jak mi się przypomina. Zastanawiam się, ile czasu będzie, by mi zajęło, gdybym miała uzbierać punkty, żeby mieć ten Gold Star cokolwiek, żeby tutaj mieć dostęp. O Jezu, jakie to jest ciężkie. You let go! Minus podróżowania z dużą ilością bagaży jest to, że się zmachasz, zdenerwujesz, przytniesz sobie spodnie, bo są za długie, bo nie są twoje, tylko twojego chłopaka, ale jesteśmy już i powinno być szybko. Mam nadzieję, że starczy nam czasu, żebyśmy poszli do jakiegoś lounge'u znowu. Plan był okej, okay, ale może tutaj będzie lepszy, może tutaj będzie, wiecie, Stany Zjednoczone, Los Angeles. Może będzie fajnie, więc to na pewno sprawdzimy. Teraz już jesteśmy tutaj, oddajemy bagaże. Ja oddaję 3 sztuki, będę miała 2 podręczne. Czyli łącznie mamy gdy 5 sztuk bagażu. I stąd spróbujemy pójść fast trackiem, ale widzę, że i tak tam na górze nie ma kolejki. Zwykle jest bardzo duża, więc zapewne nam się pofarciło, ale i tak spróbujemy pójść fast trackiem, żeby wam pokazać co i jak. Jestem podekscytowana bardzo. Bo teraz locie Polish Airlines. Pokaż mi, że potrafisz. Bo wtedy była jedna gwiazdka, jedna i pół. A teraz bym chciała zacząć 5. Już oddaliśmy bagaże, zajęło to pewnie jakieś 4 minuty. I teraz idziemy dalej. Nie wiem, gdzie tu jest fast track. Na razie jeszcze chyba tutaj nic nie ma. Musimy dać nasze bilety do sprawdzenia. Pan, który nas odprawiał, jak zobaczył nasze walizki, to zapytał od razu, czy wracam z Burning Man'a. I mamy takie, co nas zdradziło. Pył na naszych walizkach. Ogólnie słuchajcie, ten pył jest kultowy, bo naprawdę nie da się go pomylić z niczym innym, bo on jest totalnie biały i osadza się na wszystkim. Więc pan zobaczył nasze walizki i od razu zapytał, czy byliśmy na Burning Man'a. I mamy takie, byliśmy. Więc tak dla osób, które nie lubią pyłu, nie jedźcie na Burning Man'a, To all gates, that's us. Dowiedzieliśmy się od pani, że nie ma tutaj fast tracku na security, dopiero potem przy gate'cie, co jest dziwne, ale okej. Okay. Chciałabym powiedzieć, że odprawę przeszliśmy gładko, ale jak zwykle ja zapomniałam, że włożyłam do torby jedzenie, to na przykład jogurt, który jest za duży, albo zostawiłam wodę i mi zawsze dają, jak gdyby tą moją walizkę tak obok tej głównej taśmy i potem muszę czekać, aż to się sprawdzi. Więc minęło od tego czasu, kiedy ostatnio wam update'owałam, niestety 20 minut, bo nie było fast tracku. I teraz idziemy znaleźć nasz gate, albo może jeszcze ten business lounge, jeżeli będziemy mieć czas, więc zostańcie z nami. A tak było na lotnisko, proszę bardzo. Jest naprawdę pusto, jest mało ludzi. Popytałam na lotnisku, gdzie jest business lounge i uwaga, uwaga, przechodzi się do niego z środka tego terminalu B, Tom Bradley, i trzeba wjechać na 6. piętro tymi oto windami. Więc ogólnie hardcore. Okej, okay, wygląda bardzo nice i przede wszystkim jaki jest widok stąd. Ja w ogóle nie wiedziałam, że tutaj jest tak wysoko coś. Ja byłam na tym lotnisku już wiele razy, ale z tej perspektywy jeszcze go nie widziałam. Przede wszystkim jak się wejdzie, to tutaj jest takie miejsce, gdzie możecie sobie zostawić wasze rzeczy, żebyście z nimi nie chodzili, więc to jest mega sprytne. I tutaj jest od razu samo wejście i potem jest taki długi korytarz. O, jest biblioteczka. Wiesz, prosić? Nie. Trochę nie ma czasu. Nie, pójdę zjeść na pewno.
Ojej, ale dużo ludzi tutaj jest strasznie. Finalnie do jedzenia wzięliśmy zupy. Można sobie wybrać bazę zupną plus jeszcze dodatki. Jeszcze do tego mam sałatkę. Ogólnie porównując ten lounge do lounge'u w Polsce, to jest po prostu nie do porównania. Tu jest mega dużo stref. To jest strefa, uwaga, z na przykład wodospadem. Tutaj pewnie jak jest chłodniej, to rozpalają ogień i jak gdyby się siedzi przy ogniu. Tutaj sobie można popracować jak gdyby na zewnątrz pod gołym niebem. W środku mamy toalety razem z prysznicami. Są oddzielone jakieś takie pokoje, gdzie macie na przykład duży jeden telewizor, gdzieś takie bardziej pokoje chillu. Jest duża strefa taka wspólna, gdzie właśnie się je i jest mnóstwo jedzenia. Jest ta sekcja zupowa, jest sekcja z napojami różnymi, ciepłe, zimne, kawa, herbata, są przekąski słodkie, słone, jakieś wrapy, sałatki, no po prostu bardzo tego jest dużo. Owoce, jogurty, cokolwiek chcecie. Więc ogólnie naprawdę możecie tu siedzieć, jak macie, nie wiem, przesiadkę albo macie opóźniony lot, możecie tu siedzieć 3-4 godziny i jest super. Naprawdę, prawie jak w hotelu. I jest zdecydowanie lepiej niż w Polsce, jeżeli chodzi właśnie na ten lounge, bo tu jest taki na różne linie lotnicze, bo tu jest Star Alliance, więc po prostu hit, naprawdę. Sałatki spoko, zupa spoko. Wydaje mi się, że reszta jedzenia też dobra. No i oczywiście jak gdyby za nic nie płacicie, bo tu jest wejście i macie to w cenie jak gdyby biletu. Wyszliśmy już z Business Lounge'u i podsumowując, nie ma porównania do tego, który jest w Polsce. Ludzi było mnóstwo, było dużo jakby właśnie takich stref, o których mówiłam, więc naprawdę bardzo przyjemnie się tam siedziało, bardzo. I teraz idziemy do gate'u, no i przeprowadzę was też po tym, jak to wygląda w środku, w samolocie. Ta business klasa, co oni mają do zaoferowania. I muszę koniecznie zobaczyć łazienkę, czy jest inna niż ta normalna łazienka, bo to mnie też bardzo ciekawi. Śmieszne jest to, bo po raz pierwszy nas wezwali, żebyśmy się pojawili i nie wiadomo po co i dlaczego, o co chodzi, ale spróbujemy rozwiązać tą sytuację. A więc już wiem, dlaczego nas zawołali. Zawołali nas dlatego, żeby nam powiedzieć, że nasze miejsca, mamy dwa w business klasie, powiedzieli, wiecie co, nie działają wam ekrany na waszych miejscach. I mamy takie rozwiązanie, bo chcieliśmy was przenieść, ale okazało się, że nie możemy, więc jedno miejsce byście mieli tu z zepsutym ekranem, a drugie tam z działającym, więc może przeniesiemy was do premium economy. Wow, świetne rozwiązanie. Więc ogólnie chcemy powiedzieć, że nie. Jakby ja specjalnie kupiłam te bilety, żeby nagrać dla was ten film w klasie business i chciałabym, żeby wszystko działało, bo jeżeli nie będzie działało, to nagram dla lotu kolejny film, który będzie dla nich jakiś taki bardzo nieciekawy, bo gdyby no, nie działało dwa ekrany w obu miejscach, które są obok siebie. Jak to jest możliwe? Nie wiem, jak to jest możliwe, ale jakby zaraz zobaczymy, jak ta sytuacja będzie rozwiązana, ale bawi mnie to, słuchajcie, bardzo. Bo jakby chciałam nagrać super film, chciałam pokazać wam wszystko, wszystkie featurey i w ogóle, i ten ekran pewnie jest wielki, ma dużo przycisków i możliwości, a oni mówią, że obydwa nie działają. Okej, zobaczmy, jak to się rozwinie. Update. Słuchajcie, okazało się, że powiedzieli, że no nic się nie da zrobić, nie da się nic zrobić. Zapytałam też na przykład o rekompensatę. Dobra, no to skoro na mnie działają, to jakby jakaś rekompensata, coś cokolwiek. Nie ma rekompensaty, bo nic się nie da zrobić. Okej. Takie jest podejście polskich linii lotniczych. Dobra, zrywam tur z niedziałającymi ekranami. Byłam pewna, że tym razem na długim locie będzie, nie wiem, ocena 5 gwiazdek. 5 gwiazdek na 5, wow, super lot, w ogóle fancy, fajnie, wszystko super, ale okazuje się, że nie. Już wszyscy wsiedli, więc zaczynamy my też wsiadać. W teorii z biznes klasą moglibyśmy wejść od razu, ale gdyby nie, bez sensu, bo potem się siedzi w tym samolocie i tak się czeka, a że nie mamy telewizorów, to jak gdyby nie możemy usiąść i zacząć oglądać od razu. A propos, to jestem bardzo zmęczona, pewnie dlatego tak brzmię. Hi! It's just him first. Okay. Have a good flight, mister. Bye. Wysłali języka. Have a good flight, sir. A ja tam stoję i czekam. Wow, nie wiem, co tu się dzieje. Czy to my jesteśmy zmęczeni, czy to co, ale ogólnie jest to bardzo dziwny lot. Jak gdyby już od razu jest to dziwny lot. I teraz jeszcze czekamy znowu tu. Świetnie. My do tych miejsc, co to nie działają, to telewizory. Tam jest boardingiem, tak? Tak. Zapraszam. Czy życzysz sobie telewizor przy oknie, czy telewizor przy wyjrzeniu? I drugi ma telewizor. Back to business. Back to business class. Serio, masz dwie paleryny na sobie? No to jeden super bohater. Nie wierzę, że mam jego czuć. Dobra, słuchajcie. Więc bardzo poproszę. Od razu, jak tylko przyszliśmy, przez to, że przyszliśmy jako ostatni z business klasy, to dostaliśmy dosyć szybko poczęstunek
Były do wyboru wino musujące, woda i sok pomarańczowy. I dostaliśmy też przekąski. Tutaj mamy jakąś pieczarkę chyba z serem na jakiejś bagietce i tu są jeszcze jakieś warzywka. I od razu dostaliśmy też menu na dzisiejszy lot. A, jeszcze w ogóle zapomniałam powiedzieć, że mamy w końcu opóźniony lot o godzinę albo nawet więcej i nie działa nam ekran, więc jakby... Cheers for that. Wyborny. A więc tak, mamy przystawkę. Mamy sałatę sezonową, dania główne do wyboru, jakieś żeberka, kurczak, dorsz, sery i desery. Mamy jakieś między serwisami, jakieś tortille, jakieś coś tam, coś tam. A, no i tutaj rzeczy, które nas nie obowiązują, bo to nie jest ani Nowy Jork, ani Chicago. O, ale za to jest Los Angeles, prosciutto. Więc skoro już zapalili światła, to teraz może zacznę od degustacji tej przystawki, z którą czekałam, aż zapalą światło z powrotem. Nie. Nie. No, tu włosa. Nie. Ja rezygnuję z tego. Może niektórych to nie rusza, ale jakby dla mnie znam przekąskę w business klasie i wyciągnęłam z niej włosy. Jakby what the hell, czemu mam takiego niefanta z business klasą? Czy kiedykolwiek uda mi się nagrać film w tym business klasa, będzie warta swojej ceny? Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie dalej nie kontynuuję jedzenia przekąski i pokażę wam, jak wygląda nasze mieszkanko na najbliższe 11 godzin. A więc tak, z przodu przed nami mamy tutaj część, do której się pewnie rozkłada jakby ta część łóżkowa. Tutaj pod spodem mamy poduszkę i kocyk, z tego co widzę. Ogólnie miejsca na nogi jest bardzo dużo, w sensie spokojnie można być gigantycznym, długim i miejsca wystarczy. Tutaj jest w ogóle jeszcze jakiś woreczek z takimi pewnie przyrządami typu szczoteczka do zębów, może taka opaska na oczy. Już wam pokazuję, co tu jest. Pasta do zębów i krem do twarzy. Opaska na oczy, ale bardzo słabej jakości. W sensie ja widziałam już o wiele lepsze, jeżeli o to chodzi. Skarpetki, stopery do uszu, szczoteczka do zębów. I to było na tyle. Ale uważam, że fajnym dodatkiem jest krem do twarzy, dlatego że szczególnie na długie loty to jest bardzo ważne, bo skóra się bardzo mocno wysusza, więc jest to dodatek, którego nie widziałam nigdzie indziej. I uważam, że to jest mega fajne. I teraz tutaj obok siebie jeszcze widzę coś, z czego się śmialiśmy na początku z Jędrkiem. To jest prześcieradło, które się chyba po prostu kładzie, jak gdyby jak już się rozłoży łóżko. I potem mamy kocyk i poduszkę. Tutaj jest butelka wody, tutaj mamy pilota. Ładowanie USB i normalne. I tu jest obsługa naszego łóżka. Nie wiem, co to są te rzeczy, no ale tutaj mamy rozkładanie tej części pod nogami. Tutaj jest oparcie, no i to są pewnie jeszcze jakieś dodatkowe opcje, których nie omieszkam popróbować. A to, co to? Okej, okay, to mamy... Jezu, jak to ciężkie. Działa to bardzo opornie, ale jest stolik, który się przesuwa do siebie, odsuwa do siebie, więc ogólnie w teorii wszystko działa. Znaczy, gdzie są te niedziałające ekrany, bo chociaż bym je chciała wyjąć i zobaczyć w ogóle, skąd one się biorą. Bo myślałam, że one będą gdzieś tu, ale nie, to jest tylko napisane business class. Wysuwa się tu i jakby... okej. Okay. Ej, co mówią, że nie działa? Aż działa. W sensie, nie wiem, może magicznie się naprawiło, może nie działało tylko przez chwilę, może wiecie, tak jak jest z komputerem, wystarczy zrestartować i wtedy działa, może wyłączyli samolot i włączyli jeszcze raz. Nie mam pojęcia, ale się udało i działa. No dobra, czyli jest spoko. Mamy swoje ekrany, przynajmniej ja mam. Ty masz gdzieś ten swój drugi tour, może też działa, więc byłoby idealnie. Więc cieszę się, że jestem w stanie pokazać wam kompletny tour razem z ekranem, bo to jest jednak bardzo ważne. Zanim byłam w stanie wam pokazać tego fotela rozkładanego. Dziękuję bardzo. Fotela rozkładanego. To przyszły przystawki, więc teraz wam pokażę, co tutaj jest. Sałatkę z mozzarellą i pomidorkami. Tutaj też jest rucola. I do tego mamy na zimno. To jest chyba pierś z kaczki, z tego co pamiętam. Warzywka, jakieś takie ziemniaczki. Tutaj mamy chyba jakiś taki, nie wiem, ostry sos, coś w tym stylu. I paprykę. No i do sałatki mamy sos balsamic vinaigre i masełko do chlebka, z którego zrezygnowałam. Po prostu zwykle nie biorę chlebka do takich rzeczy, ale można. Prawdziwe sztuczce metalowe.
z sałatą, pomidorek, sos winegre, tak wiecie, basic, ale spoko, dobry. To teraz w takim razie kaczka i warzywka. Spoko, grillowane, fajne. Tu jest plasterek piersi z kaczki i też jest na zimno. Jest okej, okay. Dupy nie urywa, ale jest okej. Okay. No dobra, pojedzone i muszę przyznać, że gdyby samymi przystawkami można się najeść, to przynajmniej ja się najadłam, więc poprosiłam, żeby główne danie, żebym dostała je później i pani powiedziała, że spoko, nie ma sprawy, więc to jest też mega fajne, że jakby można sobie to troszkę dopasowywać, bo normalnie w klasie ekonomii to jakby nie ma się za dużo do gadania, po prostu daję posiłki, jesz albo nie jesz i tyle, więc tutaj jest bardzo fajny feature i teraz, jak już zjadłam, to w końcu muszę zobaczyć, jak to działa. Naciskam was i... Ale to powoli idzie, wow. A few hours later. Udało się podnieść jak gdyby tą część nóg, więc to jest spoko. I tutaj jeszcze mamy, nie wiem co to jest, czy to jest podgrzewanie, czy to jest ochładzanie, czy to jest co. To co robi, daje do przodu. Daje... Ja myślałam, że to się rozkłada jak łóżko, słuchajcie, a jednak nie. Nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć, ale jakby... Jest tak mniej więcej trochę pod kątem. Nie wiem, jak to jest komfortowe. Jak się prześpię, to na pewno dam wam znać. Ale ogólnie wydaje mi się, że jak ktoś by był wysoki, typu więcej niż 1,70 m, więcej niż 1,80 m, to by się tu nie wyspał w ogóle dobrze, bo ja mam 1,60 m i jakby... Moje nóżki są już tutaj, prawie przy samym końcu. Nie, dobra, ogólnie nie jest najgorzej. Wydaje mi się, że do 1,85 m jest w miarę komfortowo. Natomiast to, co mnie właśnie zaskakuje, to to, że to się nie rozkłada do końca. Jest taka pozycja półleżąca. Z tej strony teraz zaczyna się podawanie deserów i deski serowej. Ale przez to, że ja stwierdziłam, że główne danie chcę mieć później, to też te desery i sery ewentualnie też zjem później. I teraz wydaje mi się, że czas na bathroom room tour. Wow, to było dosyć agresywne zamknięcie. Jestem. Zwykle jest tak, że jak się zamyka łazienkę, to nagle się zapala światło. Różyczka. Okej. Dobra, jak się tak rozglądam, to jest tak bardziej jakby chyba elegancko, ale nie ma dodatkowych rzeczy. Bo tutaj jest lustro, w normalnej toalecie też jest lustro. Z tej strony też jest zwykle lustro. Tego kwiatka chyba zwykle nie ma, w sensie to jest taki, moim zdaniem, właśnie bardziej jak gdyby taki benzynowy. Jeżeli chodzi o wyposażenie tutaj, to mamy tak, chusteczki higieniczne, mamy ręczniki papierowe, tu jest mydło w płynie, wiadomo, ciepła, zimna woda, włącza się czujnik, halo? O, dobra, jest, włącza się czujnik. Tutaj mamy jak gdyby kosz na śmieci, dodatkowo mamy krem do rąk, co jest bardzo fajnym feature'em, bo naprawdę tutaj powietrze jest bardzo suche. Dalej mamy kubeczki, takie jakby się chciało, nie wiem, umyć zęby i wypłukać po prostu, pomyć w zębów, więc to też jest spoko. Odświeżacz powietrza i chusteczki do dezynfekcji. Więc ogólnie, a tu jeszcze jest do przewijania dzieci. No a tu jest toaleta oczywiście. Więc ogólnie wygląda to fajnie, nie ma jakby dodatkowych rzeczy, ale często na przykład właśnie coś nie spotyka róży, nie spotyka się kremu do rąk. Chociaż z tego co pamiętam, na lotach lotu kremy do rąk zwykle są. Więc jak gdyby nie ma tutaj czegoś, nie wiem, marmurów na ścianach, jakichś dodatkowych rzeczy, których nie ma w normalnych łazienkach, to jest tak całkiem normalnie. Mam dobrą wiadomość, słuchajcie, okazało się, że da się jednak rozłożyć łóżko na płasko. Jest magiczny przycisk, który jak gdyby rozkłada z takiego półleżącego na totalnie płaski i jest to, uwaga, ten oto przycisk. Tutaj macie jak gdyby ustawienie z powrotem siedzenia, to jest zupełnie na płasko, a tutaj jak gdyby się ustawia tylko oparcie i nogi. Więc jak gdyby to, jak się rozłoży do końca, to i tak nie jest takie totalnie leżące, tylko trzeba nacisnąć to do oporu i wtedy rozkłada się totalnie na płasko. Więc jestem bardzo zadowolona, że jest taki feature. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal ja mam 1,60 m, a zostaje mi tylko jakieś 20 cm miejsca. Bo przy nogach nie mam już nic, więc w zasadzie to łóżko jest wygodne tylko dla ludzi do 1,80 m max. Nie da się mieć 1,90 m albo 1,85 m i wyspać się tak totalnie na płasko wygodnie. Mm-hmm.
chcąc nie chcąc przespałam 8 godzin, albo nawet trochę ponad 8 i w końcu nie zjadłam tego obiadu, który miałam zjeść, po prostu pomyślałam sobie, a zjem sobie za chwilę, na chwilę się położę i obudziłam się 8 godzin później. Teraz jest czas na śniadanie. Wszyscy mają już rozłożone śniadanie, więc ja teraz też zjem, pokażę wam co jest. Więc sorry, że nie było obiadu, bo jak gdyby po prostu odpadłam. No i tak proszę ja was, wygląda śniadanko w klasie biznes. Już wam pokazuję po kolei co tu jest. Mamy tutaj świeże owoce, ser, prosciutto, to jest chyba cukinia, mozzarella, pomidor i oliwka. Tutaj znowu na zimno łosoś, serek, ziemniaczek, kapar. Limonka i tutaj mamy na ciepło, to jest chyba jakiś taki kisz śniadaniowy. Wydaje mi się, że to jest ser, jakieś pomidory, jajko i do tego jest sos. A jeżeli chodzi o ten obiad, to ominęło mnie albo ryba, albo żeberka, albo kurczak. I do tego potem jeszcze na desery było do wyboru albo taka deska serów z na przykład winogronami i tak dalej, albo jeszcze były różnego rodzaju desery. Więc przepraszam, że wam tego nie pokazałam, ale po prostu nie było mnie, byłam totalnie out. Więc teraz czas na próbę testu śniadanka. I ja sobie na teraz wzięłam sok pomidorowy, jest do tego jeszcze sól i pieprz, bo ja bardzo lubię akurat tak właśnie na ostro. A, w ogóle to wzięłam jeszcze croissanta do tego, takiego malutkiego, więc fajnie. Zupełnie trochę bez smaku. Serek dobry, taki twardy, trochę męcony. Ta parmeńska też spoko. I teraz jestem bardzo ciekawa tego kiszu. Najpierw spróbuję bez sosu. Ser, jajko, pomidory, coś takiego. Jest ok, ale znowu nie urywa dupy. Teraz tym sosem nie poprawia jakoś sytuacji bardzo, po prostu jest takie bardziej maślano-kremowe. Co dla mnie akurat nie jest jakimś super dodatkiem, więc ja wolę nawet taki czysty. No i jeszcze są owocki. Dobra, owoce są super. Bardzo są czyste, dużo smaku. Yum. Zrobiłam sobie jeszcze fancy kanapeczkę z łososiem, serkiem i kaparami. Dobra bułka, dobry serek, dobry łosoś. Nasza pani jeszcze była na tyle miła, że uwaga, uwaga, zachowała nam deserek z obiadu, więc mega miło. I tak wygląda moje zestawienie deserków. Owoce, jeszcze dostałam śliwkę w czekoladzie i mam jeszcze herbatkę. Oczywiście jak chcecie, to możecie też kawę, cokolwiek, zieloną herbatę, też jest do wyboru. Zjadłam już w zasadzie wszystko, więc teraz próba testu serniczkę. Wygląda ok, ale nie mam co do niego dużych oczekiwań. Jest to ten typ takich kremowych serników. Jest ok. Jest chyba lepszy niż bym się spodziewała i nawet wyczułam trochę tych owoców jakby na górze, wiecie, tej polewy, która tu jest. Więc moim zdaniem spoko. Do kawusi, do jakiejś herbaty, pycha. Jeżeli chodzi w ogóle jeszcze o taki experience, to zauważyłam też to, że jak tutaj się położycie, to nikt was nie budzi w trakcie turbulencji, ogólnie nikt was nie budzi. Więc to jest też fajne, jeżeli chcecie się wyspać, to naprawdę się da. Możecie spać 8 godzin, czy ile wam ogólnie lot pozwoli. I tak naprawdę mamy teraz 20 minut do lądowania i dopiero teraz, jak gdyby musieliśmy postawić fotele w normalnej pozycji i tak dalej, czyli 20 minut do lotu to jest naprawdę niedużo, znaczy do przylotu to jest naprawdę niedużo i do tego czasu możecie sobie jeszcze spokojnie leżeć i nawet spać, więc ja uważam, że to jest bardzo dobre, jeżeli potrzebujecie przespać się w trakcie lotu. Wyszliśmy teraz z samolotu, jak widzicie, i idziemy po odbiór bagaży i kolejnym plusem klasy biznes jest to, że powinniśmy mieć bagaż od razu, w sensie, bo powinni nam nalepić nalepkę priorytet, więc wszystkie nasze 5 bagaży chyba łącznie powinny być w zasadzie od razu na taśmie. Zobaczymy, czy tak będzie. A więc mamy napis pierwsze bagi już są i uwaga, co my tu mamy. Jedna z pierwszych to jest moja, właśnie bardzo Disney. I to jest druga nawet, która jest moja. I jest, jak widzicie, napis priority, czyli tak jak...
ona jest ciężka. A i zdziwiła mnie to na maksa. Ogólnie po raz pierwszy walizka pociągnęła mnie razem ze sobą, więc się bardzo zdziwiłam. Natomiast, tak jak wam mówiłam, są tutaj właśnie napisy priority. Jest też druga nasza, czy trzecia już w zasadzie. Come to mama. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy kiedykolwiek mieli taki plecak w Priority. Wróciłam w końcu do domu i teraz mogę wszystko podsumować. Jak widzieliście po tytule i pewnie po miniaturze też, za lot w dwie strony zapłaciliśmy około 10 tysięcy za osobę, czyli 5 tysięcy w jedną stronę i to jest mniej więcej 5 razy więcej niż takie jakby standardowe loty na dłuższą trasę w takiej klasie ekonomii. I jeżeli chodzi o to, co się za to dostaje, tak sobie pomyślałam o tym i darmowym jedzeniu w loungeach, jedzeniu w samolocie, darmowym piciu w samolocie, tych wszystkich alkoholach, które można wypić, to jakby się nie uprzeć, ile by nie zjeść, ile by nie wypić, to nie da się tego fizycznie ani przejeść, ani przepić te dodatkowe, załóżmy, 8 tysięcy. Nawet jakbyśmy do tego doliczyli te bagaże, które normalnie w klasie ekonomii jest jeden taki jak gdyby darmowy, nawet jakbyśmy dokupili po 2, po 400 zł, czyli razem 800 zł za osobę, to i tak to jest nic w porównaniu do ceny tego biletu, więc jak gdyby takie rzeczy, które można dostać za to, to są niewymierne, bo po prostu nie wyjecie i nie skorzystacie z tych wszystkich pieniędzy, ale to, co się jakby dostaje, to jest taki feeling, takie uczucie, że lecimy klasą biznes. Moim zdaniem to jest to, za co się płaci, że takie właśnie poczucie tego, taki komfort. No i oczywiście sen. Naprawdę w klasie biznes jesteście w stanie przespać tyle, ile możecie, czyli 8, 9, 10 godzin. Jesteście w stanie po prostu leżeć i spać. I szczególnie właśnie dla osób, które podróżują do pracy i ogólnie bardzo dla nich sen jest ważny i mają mało czasu, to jest super ważne. Ale czasami w klasie ekonomii, jak samolot jest pusty, to zdarza się, że są 3 miejsca obok siebie wolne i można się położyć zupełnie na płasko i spać też jak król bądź królowa i wtedy jest super, naprawdę wysypia się człowiek też bardzo, bardzo dobrze. Jedyny problem jest taki, że cię zawsze budzą, jak są turbulencje, no ale trudno, jest to 5 razy tańsze. Moim zdaniem to, co dostaliśmy za te 10 tysięcy, to nie jest tego warte, bo jak sobie tak pomyślałam o tym, to jest 1000 zł za godzinę lotu. Ludzie tyle nie zarabiają. No dobra, może są ludzie, którzy tyle zarabiają, ale my tyle nie zarabiamy i absolutnie wydaje mi się, że lepiej jest te pieniądze wydać albo na hotel na miejscu, albo na jakieś dodatkowe loty, jakieś coś innego, niż żeby to po prostu sobie tak przeleciało w 10 godzin i tyle. Więc dajcie znać koniecznie, co myślicie. Do zobaczenia i pa, pa.